Specjalnie niczym nadzwyczajnym się nie wyróżnia. Miasto, jakich w Polsce wiele. Radomsko liczy sobie nieco ponad 50 tysięcy mieszkańców. Prawa miejskie uzyskało w XIII wieku. Jak to się zaczęło? W 1266 roku Leszek Czarny. A Czarny był, czy tak się nazywał? Nazywał się. Zadłużył się w dziewczynie. Na ile? Uczuciowo. I od tego czasu mamy prawa miejskie w Radomsku. Trafiliśmy w Radomsku na ślub i na próbę zespołu muzycznego. Byliśmy na pływalni. Udało się! Mieliśmy już basen, zbudowaliśmy go. Sami? No, pomogła minister sportu. Z zazdrością oglądaliśmy wyroby, fabryki, mebli Giętych. Naszą przewodniczką po Radomsku była pani Anna Ucieklak, ale podobała nam się również Jadwiga. Jadwiga to jest to. I jak właściwie jest w Radomsku? Przepraszam, niech pan nie nagrywa, niech pan nie nagrywa. No jak? W Radomsku żyje się niewąsko.